Po wielu tygodniach zamknięcia swoje podwoje dla odwiedzających otworzyło Muzeum Historyczne w Lubinie. Byliśmy zamknięci tak długo, że stęskniliśmy się już za odwiedzającymi nas osobami. Sprawia nam to zawsze dużą radość, że odwiedzający chcą i chcą nasze muzeum zwiedzać, więc zapraszamy serdecznie. Muzeum wraca do swoich starych godzin otwarcia, także możemy przychodzić już od 9 rano, od poniedziałku do piątku, w weekendy od godziny 10, bo jesteśmy otwarci i w soboty, i w niedzielę. W związku z panującym reżimem sanitarnym na spontaniczne obejrzenie wystaw w towarzystwie przewodnika mogą liczyć grupy liczące maksymalnie 3 osoby. Jeśli grupa ma liczyć więcej niż 4 osoby, bardzo prosimy o wcześniejszy kontakt telefoniczny celem umówienia, oprowadzania, żeby uniknąć większych zgromadzeń na wystawach. Jeśli chodzi o opłaty, w tym temacie się nic nie zmieniło. Nasze muzeum jest zawsze dla wszystkich bezpłatne. Zapraszamy serdecznie. Dla Lubinian głodnych obcowania ze sztuką na parterze ratusza jeszcze przez kilka tygodni czeka wystawa ilustracji Joanny Fuczko. Prace tworzone węglem są zainspirowane pieśniami folklorystycznymi różnych kultur. Kontakt i więcej szczegółów na temat wystaw znajdziemy na stronie lub profilu facebookowym Muzeum Historycznego w Lubinie.